Kręć, kręć. Zanim zaczniemy udoli plakanek, gdzie parkujemy, to tam. Zamek Troski. Bajka. Tu za krzakiem. Tu. Punkt orientacyjny, ale największy jest ten tu. O, to widać. Nawet palcem nie muszę pokazywać. A my pójdziemy tam za te jabłka. Te jabłka chyba rosną. Bardzo ładny kolor ma. Tam jest zamek z tamtej strony. Słucham? Jadł jabłkowo, co wyżywa. Prychaski w skałach. Idziemy połazić. Dron później będzie. I teraz na starcie. Chcecie z drona coś polatać? Dobra. Zrobimy orbitę. 360. To zaraz. Ach, co za widok. Od razu wiem, to się cieszy. Na dzień dobry. Ktoś te jabłka to niech z zamówienia złoży. Ale są zielone, czerwone, popatrz. Bordowe. A czarne? Brązowe? O Jezu. Co to jest? Houston, mamy problem. Chyba płot widzę. Oho. Ale chyba jest dziurawa. Albo chyba nie. Zaraz się dowiemy. Ups. Pani po jednej stronie, pan po drugiej stronie. Dziura do przejścia. Dziura do przejścia. Do przepełzania. Ja pierdolę w wojsku. Jak ja będę wyglądał? Chociaż się ten na plecach. Jak to się trzymać? Próbujemy. Na szporaka tyłem. Ja na szporaka. O, kurwa! Zatrzymywałem się, pani kochana! Kurwa! Ej, to my jesteśmy chudziutcy w takim razie. Pierdzieli, to idziemy dalej. Tam, na chod teraz. Wyznaczony szlak. No, teraz rolnik wyjdzie. No, panie, za płotem jestem, o co chodzi? Tak, przemokły mi trampki. Szliśmy po polu, po trawniku wcześniej. Był kanion, w którym mieszkają nietoperze podobno. On jest suchy. Nie ma wody. Woda zaraz będzie. W dolinie. Jedziemy w dół z tego, co widzę. A tego ja nie widział. Źródło. Faktycznie. Nasze studanka. Nasze. Nasze studnie. Patrz, jabłko jumane. Ogryzek. Faktycznie źródełko bije tutaj. Pyk, cyk, myk, pyk i tam się płynie. Coś szumi.
Ale szumi jak na wodę, nie na wiatr. A mówiłem? A nie mówiłem? O Jezus, bo to ze skały spada. O matko, córko. Robi robotę. Jest skała. I tak, i wpływa do doliny. W zasadzie jesteśmy już w dolinie. Tu też ścieka coś z woda, zobacz. Tu z góry. Widzisz? Zobacz sobie tam. Po ścianie leci. Tutaj też. O tutaj. Cały czas coś zasila go. No, nie mamy wejścia. Bajka, już mi się podoba. A co będzie dalej? A to dopiero początek. Ja obstawiam, że to jakiś stary młyn był kiedyś, że tu woda płynęła naprawdę wartkim nurtem. I mógłbyś to być stary młyn. No. Tak przeszli, szli i szli. Skały tylko coraz wyższe. Jeszcze z obu stron. Znowu słyszę szum wody. Zobacz, jakiś wodospad jest. O kurde. Ale grubo. Tak, trochę rozjechamy rowerami. Ale tu można iść rowerami, bo ja patrzyłem na mapach, tu bardzo dużo, znaczy zdjęcie jest właśnie na rowerach, ludzie sobie robią wyprawy. O, się ciepło zrobiło momentalnie. No. Skalne, kurde, ściany z obu stron. Dobra. Idziemy w dolinę, coraz głębiej. Jedno potknięcie i do stawu. Na bańkę. A to taki szlak, nie szlak, bo nie jest oznaczony. Czyli idziemy na dziko. Ale powiem ci, przynajmniej mam fajny widok z tej strony. Na te skały. Bo idąc tam ścieżką nie widzisz ich. W sensie tak jak tutaj, tylko dołem. Ale będziemy szli dołem na finał tej imprezy. Ona się uparła dosłownie. Jak się popatrzy, widzisz? Przechyliła się to. To będzie dronowane. Z tamtej strony bardziej wyjdziemy, to do zamku dolecę dronem, aż wam szczęki spadną. Patyki trzeba uważać. A ja w trąbeczkach, turystycznie, se myślę, będziemy po płaskim rzeczy szli. No to teraz wiem, skąd te 300 metrów przewyższeń się wzięło. O.
polatane dronem, to teraz pieszochodem. I oto jest twierdza. Tirim. A macie. A macie. Tam jest hotel, podkost, chrat. Jest zejście? Wydeptane? Ups. To raczej słabo, chyba prędzej tutaj. Poczekaj, co mapa powie? Słabo! Tutaj? Na pewno. No na pewno. Jasne, już ja zejdę tutaj. Spadnę na łeb na szyję. Dlatego mówię, lepiej chyba w tej skale. To jest skała w ogóle. Nie wiem, czy my wejdziemy na drugą stronę potem z powrotem. Bo myśmy powinni dołem iść pod skałą. Potem nie można zejść. Jak sobie zobacz. Tak, tędy można zejść. I właśnie tędy sobie zajdę. Dobra, spróbujemy. Na raka tyłem. Setka. Białka strzałka. Coś tu się stało. To psy są pochowane? Bo to dwa różne. Chyba. Jest, chodź zobacz. Nie. Tu jest wąwóz. Tu jest wąwóz. Skałeczki tutaj. Idziemy na skróty. Zmiana planu. O kurczę, jak ładnie to wygląda. Ale punktów widokowych to ja tu chciałbym powiedzieć widzę już. Tak, tam na górze byliśmy. Schodziliśmy sobie tu po krawędzi. Gdzieś tutaj pyk, w tą stronę. Tam się wysypują buty. A tu patrzcie na to. Ta ściana. Tam za zakręt. Lesy kolem nas. Się szybko czeskiego można nauczyć. Kładka za nami. O tam. Idziemy prawą stroną do jeziorka. Jeszcze coś zdronujemy. Jeszcze trochę oparów baterii zostało. Ale ludzi trochę jest. Ale tylko tu, na tych dzikich nie było, nie? Mieliśmy pusto na dzikich, no więc jak chodzić to tylko na dziko.
przyniesie jest jeden kubek, zabierz sobie drugi. Na wymianę. Prawie każdy pod ma kubki. Prawie każdy. Zaraz będziemy namierzać wszystkie skalne miasta, któreśmy zwiedzali stąd. Uwaga, uwaga, uwaga. Tam jest. Ale to błędnie wygląda. Karkonosze są w tle. Tam daleko. No.